Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień szczególny, dlatego że na rynek wyszedł nowy model drona od DJI. Jako że nie ma konkurencji na odpowiednim poziomie, to samo DJI sobie robi konkurencję. No i teraz rodzi się pytanie, mamy cztery modele dronów budżetowe, takie jak Mini 2, Mini 3 Pro, R2, R2S. I którego wybrać? Który model będzie odpowiedni dla Ciebie? Dzisiaj odpowiem na to pytanie. Specjalnie przygotowałem szereg zagadnień, zestawiłem sobie te dane, pół dnia przygotowania i wyruszyliśmy we wspaniałą dolinkę, żebyś zobaczył też i czy zobaczyła, jak wyglądają ujęcia z R2S. Zaczynajmy zatem. Kluczową sprawą jest masa. Dwa z tych modeli, czyli Mini 2 i Mini 3 Pro, one mieszczą się w przedziale do 250 gramów, czyli można latać w wielu miejscach, praktycznie wszędzie tam, gdzie nie ma innych ograniczeń, na przykład lotniska, areszty, obiekty wojskowe albo strategiczne dla państwa. W wielu miejscach będziemy mogli latać, także pod tym względem jest faktycznie dużo lepiej. Jeżeli chodzi o masę R2 i R2S, one ważą odpowiednio 570 i 595 gramów, także trzeba mieć już trochę więcej uprawnień, żeby latać nimi bliżej ludzi, bliżej obiektów. Jak wygląda stosunek wartości do ceny? Jeżeli jesteśmy na budżecie, najlepszym dronem zdecydowanie jest Mini 2. Można się na nim dużo nauczyć, on nie kosztuje dużo też, czy bardzo dużo jak na drona, a jest fajnie dopracowany. Nie kupujemy SE ani Mini 1, tylko Mini 2. Wiele osób, to jest chyba najpopularniejszy dron i pewnie długo będzie najpopularniejszym modelem od DJI, bo jest po prostu tani jak na te możliwości. I już tutaj widać, że Mini 3 Pro jest prawie dwa razy większy. Jeżeli dysponujesz większą kasą albo wiesz, jak wykorzystać Mini 3 Pro, na przykład potrzebne ci to jest w pracy, to dlaczego nie? Dla osób, które edytują filmy w profesjonalnych programach, bardziej bym polecał R2S, czyli jeżeli pracujesz w Premiere Pro, czy pracujesz na bezlusterkowcach droższych, masz droższe szkła, no to wiadomo, że też zarabiasz na tym, więc R2S chyba będzie najlepszym rozwiązaniem. Mini 3 Pro może być bardzo fajnym dronem, ale te 20 deko to nie jest dużo. Chyba że faktycznie przepisy są kluczowe tutaj, ale gdybym robił to dla kasy, to zrobiłbym sobie licencję i latałbym przynajmniej w A2, natomiast nie kupowałbym jako jedynego drona tego Mini 3 Pro. Jako drugi model może być lżejszy, bardziej praktyczny jak najbardziej. Jeżeli myślisz bardziej profesjonalnie, to R2S. Tak naprawdę mamy cztery modele i każdy jest dla innego segmentu klientów. Dla amatorów, takich, którzy robią ujęcia dla siebie, to właśnie R2 albo Mini 2. Natomiast dla osób, które już chcą zrobić coś więcej, bardziej zawodowo i myśleć też o tym, albo mają więcej pieniędzy, albo myśleć o tym, żeby albo zarabiać, albo uzupełnić swoją pracę, czy wzbogacić, to właśnie Mini 3 Pro czy R2S. Jeżeli chodzi o czujniki, Mini 2 nie ma żadnych czujników, oprócz dolnych wspomagających lądowanie i start. R2 ma przednie i tylne dodatkowo, plus oczywiście dolne. R2S ma jeszcze górne, a jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, przód, tył, dół, ale według DJI, według materiałów jest to 360. Widocznie tak zlokalizowali te czujniki, żeby część też górnych przeszkód były w stanie wykrywać. Tak to wygląda. Także jedynie Mini 2 nie ma żadnego wspomagania, jeżeli chodzi o lot do przodu, do tyłu czy na boki. Jeżeli chodzi o czas lotu, około pół godziny wszystkie, aczkolwiek mamy tutaj jak zwykle gwiazdkę, dlatego że producent obiecuje nam od 31 do 34 minut. Trzeba pamiętać o tym, że na przykład R2S może mieć trochę krótszy czas lotu. Tu jest bardzo intensywne chłodzenie ze względu na parametry też nagrywania. Tu mamy 5K w 30 klatkach i 4K w 60, więc tak to wygląda. Zwykle ten czas lotu wynosi około 25 minut do pół godziny, w zależności od tego, jak latamy, w jakich warunkach, jak wieje wiatr nawet i tak dalej, i tak dalej. Także szereg czynników na to wpływa, nie tylko sam akumulator i jego pojemność. I teraz mówiąc o akumulatorach, jeżeli chodzi o małe drony, mamy tutaj dla Miniaka 2 pakiety LiPo, akumulatory LiPo 2S 2250. Jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, już mamy akumulator litowo-jonowy, też 2S i większej pojemności. W R2 i R2S mamy bardzo podobne akumulatory, bo jest 3S 3500 mAh. Jeżeli chodzi o R2S, jeszcze jest wersja 3750 mAh, przynajmniej
taka jest wyspecyfikowana, ona nie zawsze jest dostępna. Pamięć wbudowana, Mini 2 nie ma pamięci wbudowanej, czyli jeżeli zapomnimy karty pamięci, to pozostaje nam tylko urządzenie mobilne i zapis w telefonie czy tablecie. Pozostałe drony mają 8 giga, czyli można się wspomóc pamięcią, jeżeli karta nam szwankuje, albo zapomnieliśmy, albo jest wypełniona, wtedy można dograć sobie materiał też na wbudowaną pamięć. Jeżeli chodzi o transmisję, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo mamy tutaj dwa drony, te starsze, które mają OcuSync 2, czyli O2, i te dwa drony nowsze, które mają już O3. I tutaj rodzi się pytanie o kompatybilność. Jak oglądacie ten film później, będzie wiadomo, czy aparatura z Mini 3 Pro będzie kompatybilna z innymi dronami, bo na dzisiaj uzyskałem informację, że jeszcze nie jest kompatybilna z innymi dronami, więc trudno nawet zdecydować, jaką wersję Mini 3 Pro kupić na dzień premiery. Co do inteligentnych trybów lotu, czyli automatycznych trybów, które wykonują daną sekwencję, to jest fajna sprawa, bo mamy quickshoty dla Mini 2. Dla Mini 3 Pro mamy nie tylko quickshoty, ale mamy też focus track, mamy też inne funkcje, o których za chwilę powiem. R2S też jest Quick Shots plus Focus Track. Focus Track to jest zestaw trzech automatycznych trybów. Zaznaczamy najpierw obiekt, a później decydujemy, co ma dron wykonać. Na przykład śledzić nam dany obiekt lub oblatywać go jako point of interest dookoła, w jedną lub w drugą stronę krążyć wokół niego, lub też jest tam Spotlight. Spotlight jest fajny, bo jest statyczny, czyli działa nam w ten sposób dron jak kamera bezpieczeństwa, ale też jest dynamiczny, czyli jeżeli dron lata, pomimo że obiekt też na przykład się przemieszcza, to jest super sprawa, to cały czas ten obiekt jest utrzymywany w centrum kadru i faktycznie bardzo dużo ciekawych ujęć dynamicznych można osiągnąć poprzez funkcjonalność, która nazywa się Spotlight. Słuchajcie, oczywiście kluczową sprawą jest kamera i jakość samej optyki. Jeżeli chodzi o poszczególne modele, Mini 2 ma tutaj najmniejszy sensor, 1/2/3 cala, 12-megapikselowy. Wiadomo, że jest to wersja budżetowa i sensor jest najmniejszy. W pozostałych dronach R2 ma sensor półcalowy, quad bayer, tam są małe piksele, 0,8 mikrometra, ale jest to właśnie quad bayer, czyli możemy przechodzić albo na 12 lub też na 48 megapikseli. Możemy sobie to zmieniać. Jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, jest to sensor 1/1/3 cala, CMOS 48 megapikseli też, aczkolwiek one są troszeczkę większe, bo nie mają 0,8 mikrometra, tylko powyżej 1 mikrometra. Tak naprawdę nawet nie zdefiniowano do dzisiaj, jaki to jest sensor. Ja stawiam na to, że to jest Sony IMX689. On właśnie ma 48 megapikseli. Część osób wspominało też o tym, że nowa Xperia, nowy smartfon 4, będzie miała właśnie taki sam sensor jak Mini 3 Pro. Jeżeli chodzi o R2S, on ma najlepszy sensor, bo ma jednocalowy, 20 megapikseli, i te piksele są faktycznie duże, bo mają 2,4 mikrometra, także pod tym względem jest największy potencjał. Patrząc na parametry takie jak przysłona i ogniskowa, wyróżniają się tutaj dwa modele. Mini 3 Pro ma otwór przysłony największy, 1,7, czyli obiektyw jest najszybszy, najjaśniejszy. 24 ekwiwalent ogniskowej, tak samo jak R2 i Mini 2. Natomiast R2S ma 22 mm ekwiwalent ogniskowej, czyli ma najszersze pole widzenia. W pozostałych dronach przysłona jest taka sama, 2,8. To, co jest jeszcze ciekawe tutaj, to są parametry nagrywania wideo i oczywiście też fotografie. To, o czym tutaj warto powiedzieć, że R2S jako jedyny ma możliwość nagrywania w 5-4K, nawet w 30 klatkach na sekundę. R2 4K 60, Mini 3 Pro 4K 60 klatek i Mini 2 w 4K przy 30 klatkach. Inne cechy, które wyróżniają dane drony. Mini 3 Pro ma wertykalne wideo, czyli wideo pionowe, ale ma jako jedyny dron DJI do tej pory podwójny obwód ISO. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jestem ciekawy, na ile się będzie sprawdzać, bo ten sensor nie jest aż tak duży jak na przykład w bezlusterkowcach większych. To nie jest pełna klatka, ale mimo wszystko w takim maleństwie zastosowano podwójny obwód ISO. Będziemy widzieli, jak trochę ludzi, którzy mają
mają pojęcie, dostaną te drony, czy zakupią je i kiedy ukażą się następne recenzje. Gimbal pitch 60 stopni to jest mega sprawa, bo można podejrzeć to, co dzieje się nad dronem, na przykład dokonać inspekcji przęseł mostu. Wiele razy miałem takie zapytanie, panie Rafale, jakiego drona by wybrać tutaj. Do tej pory Parrot Anafi miał takie możliwości, ale tutaj mamy jasny obiektyw i możliwość spojrzenia do góry. Także Mini 3 Pro w tym zakresie może być świetny dla wielu osób, które na przykład siedzą w inspekcjach, w budowlance, w nieruchomościach, takich tematach, które wymagają, pomimo że jest to dron amatorski, to jednak bardziej profesjonalnego zacięcia. R2, jeszcze Mini 3 Pro ma ujęcia też w HDR. To jest fajna sprawa i z tych czterech dronów do tej pory jedynie R2 miał taką możliwość. No i Hyperlapse, prawda? Jeżeli tutaj będziemy mieli i master shoty Hyperlapse, to bardzo fajnie, na razie na etapie testowym one nie są dostępne i Hyperlapse do tej pory były w R2 i w R2S. R2S jako jedyny ma 10-bitową skalę kolorów, czyli dla osób, które są filmowcami, to jest kluczowa sprawa i zwykle filmowcy wybierają pomiędzy R2S, jeżeli chodzi o kompaktowe drony, a Otelem Evo 2 Pro lub też Maviciem 3. Tutaj widać, że Mini 3 Pro nie będzie miał tej 10-bitowej skali kolorów, ma tylko profil pseudopłaski DCine-like. Natomiast jeżeli chodzi o R2S, on ma i profil płaski, i można nagrywać też w HLG, czyli tym profilu sonowskim. Hyperlapse, AirSense i MasterShoty to są te rzeczy. Mam nadzieję, że trochę pomogłem. Jak będę miał tego drona, ja go zamówiłem dzisiaj, będę go miał pewnie dopiero za jakieś 2 tygodnie, bo tak jak mówiłem, nie jestem influencerem, to na pewno powiem więcej i zrobię serię filmów na ten temat, także zapraszam Cię na dłużej na ten swój kanał. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego i liczę też na Twoje opinie w komentarzu. Co o tym myślisz, o tych czterech dronach? Co byś wybrał, jeżeli miałeś do czynienia i który z tych dronów jest dla Ciebie tym the best? Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, cześć! Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Ci za obejrzenie tego materiału do końca. W nagrodę mam dla Ciebie darmowy warsztat online, gdzie w 5 krokach pokazuję, w jaki sposób rozpocząć z głową loty dronem, przygodę swoją z dronem, czyli począwszy od wyboru modelu, wizję Twoją na latanie, co chcesz zrobić z tym dronem, poprzez samokształcenie i kolejne kroki. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, link znajdziesz w pierwszym wierszu opisu pod filmem. Trzymam za Ciebie kciuki i do zobaczenia w kolejnym epizodzie.